krótkim uzupełnieniu nasz dyskusji z poprzedniego filmu chciałbym wspomnieć o zadaniu, które też rozwiązywaliśmy na lekcji, a ono odnosi się do wyznaczania błędu pomiaru, to znaczy szacowania błędu pomiaru. Przypominam, chodzi o różnicę pomiędzy wartością prawdziwą a tę zmierzoną, albo chodzi o wskazanie przedziału, w której powinna znajdować się wartość prawdziwa na podstawie danych pomiarowych. Jeżeli mamy pojedynczy pomiar, zmierzyliśmy daną wielkość tylko raz, no to na temat błędu pomiaru nie możemy zbyt wiele powiedzieć. W zasadzie jedyna informacja, jaką mamy, to jest czułość przyrządu, więc gdyby w takim przypadku tylko jedna osoba mierzyła czas, no to mogłaby jedynie powiedzieć, że stoper mierzy z dokładnością do 1/100 sekundy i to wszystko, co można by było powiedzieć na temat błędu pomiarowego. No ale dlatego dokonuje się pomiarów wielokrotnych właśnie, żeby na podstawie rozrzutu tych pomiarów wielokrotnych powiedzieć coś na temat szerokości przedziału, na temat przedziału, w którym znajduje się prawidłowa wartość, czy wartość tej wielkości, rzeczywista wartość tej wielkości. No i tu mamy takie zadanie, 3 różne pomiary czasu wykonane przez 3 różnych sędziów. No i zapis w protokole. Zapis w protokole, który wygląda w ten sposób i który tutaj ewidentnie odnosi się do dokładności pojedynczego pomiaru, tak? Pytanie, czy to jest prawidłowe. No, ta liczba 9,33 to jest średnia arytmetyczna tych 3 pomiarów. Można też by było tutaj wpisać środkowy punkt odcinka, pomiędzy którego początkiem jest 9,26, a końcem 9,41. Różnica byłaby tam o 1/1000, jeżeli dobrze pamiętam, 1000. Natomiast jeżeli by przyjrzeć się, to jest ta czerwona kropka, jeżeli by się przyjrzeć, jak rozłożone są pomiary na osi liczbowej, tu 1 cm odpowiada 0,05 sekundy, no to widać, że ten błąd tutaj sugerowany, 1/100 to są 2 mm, nie ma się nijak do faktycznego rozrzutu tych pomiarów, prawda? Jedynie ten punkt znajduje się w odległości 0,02 od środkowej wartości, ten 9,32 sekundy, mniejszej niż bądź równej 0,02, czy 0,01 od środkowej wartości. Te 2 punkty pozostałe leżą poza zupełnie, więc to oszacowanie błędu jest błędne, nieprawidłowe. Gdybyśmy chcieli oszacować błąd, to trzeba było powiedzieć, no dobrze, to jest 9,33, do 9,25 to jest 0,08, do 9,40 to jest 0,07, więc prawidłowe oszacowanie tutaj błędu to powinno być plus minus 0,08 sekundy. No i nie warto, z jednej strony pokazuje to, jak bardzo może różnić się, mogą różnić się wnioski wyciągnięte z pomiaru jednokrotnego i te, które opierają się na pomiarach wielokrotnych. I dlatego, jeżeli będziemy chcieli coś zmierzyć dokładnie, no to zawsze będziemy się starać wykonywać pomiary wielokrotne. No a po drugie, jakby, że trzeba myśleć, to znaczy zawsze orientować się na to, co mówią nam dane, a nie co mówi naklejka na urządzeniu, można by tak powiedzieć, prawda? Bo prawdziwą miarą błędu jest zawsze rozrzut danych. Dziękuję bardzo.